Gdzieś pod lasem stoi stary zapomniany dom, który skrywa tajemnice. Możemy dostrzec tu piękne wyposażenia, aczkolwiek zapomniane, porzucone czy z przykrą historią. Ten dom zniwelował czas. Stare filiżanki przypominające tył twoich dziadków. Meble, które dziś są uznawane za kolekcjonerskie. Co jest piękne w urbexie? Czas, który stworzył te wspomnienia. Serdecznie wszystkim, witajcie z powrotem na kanale Dark Travels. Idziemy sobie zrobić mroczny urbex. Jest z nami dzisiaj Jarek z kanału Jarecki Bielawa. Zobaczycie go pewnie gdzieś na filmie. Wstydzi się chłopak, dlatego nie będziemy go pokazywać. Dzień. Zbliżamy się do wejścia. Ciekawe, kiedy to było opuszczone. Wszystko wygląda jeszcze tak w miarę świeżo. Otwarte? Dobra. Otwarte, zapalimy sobie światło. Dobra, jesteśmy na jakimś ganku. Piękne drewno. Pierwszy pokój po prawej stronie. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Kaflak. Tutaj jakiś bar. Chcecie kawkę, herbatkę? Co? Ktoś chodzi? Ktoś chodził? Licznik? Zaraz zobaczę. A jakie stare radio. Jak to wygląda? Zobaczmy sobie. Tutaj łazienki. Ciekawe, to chyba była jakaś gospoda, jakiś zajazd. Tutaj woda tak kapie, już się przestraszyłem. A, tu się sufit już wali. Łazienki to nas niezbyt interesują. Przejdziemy sobie do następnych pomieszczeń. Klaudia już buszuje. Co masz? Jakąś niemiecką porcelankę? Szkoda, że uszczerbiona. Faktycznie, ładna. Szkoda, że uszczerbiona. Tutaj też jakieś talerzyki, miseczki. Kuchnia. W ogóle mi to wygląda na jakąś gospodę. Tam jest bar, tam łazienki. Kurde. Damian nie bawi się latarką. O! Automacik zarobkowy, taki bujak. Coś jechało. Wow. Zobaczcie, jeszcze niemiecka. Kurde, że ta karteczka się tutaj uchowała. Mega. Wygląda mi to na jakąś dawną stodołę lub po prostu no, zagospodarowany pod jakiś magazyn. Obejdziemy sobie cały parter. No tak, lodówka. Taka sklepowa. Wszystko by się zgadzało, ale mroczny. Mroczny jest ten budynek. Piecyk. Mini kotłownia. Patrzmy, co tutaj się znajduje. Nic ciekawego. Nic ciekawego, moi drodzy. Wypadłem z sprawy, dawno nie nagrywałem. Ło. Tutaj troszkę ryzykownie, ale przyjdziemy, zobaczymy. Następna lodówka sklepowa. Widać, że dom ma piętro. Tam mamy jakieś kolejne pomieszczenie. Przejdziemy, zobaczymy. Dlaczego by nie? Stary, solidny stół. Idziemy do tamtego pomieszczenia. Zerkniemy, jak to wygląda. O! Zachowały się jeszcze jakieś konfitury. Tutaj akurat ogórki, gaśnica. Raczej nam nie będzie potrzebna, bo na dworze pada. Wow, zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne zdobienie. Ale śliczne. To jest chyba od pieca. Tak, to jest piec. Zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie te zdobienia. Szkoda, że to jest pęknięte. Widać, że ktoś to próbował spawać, ale piec jest naprawdę piękny.
Zobaczcie, tutaj są dalsze części. Tu są jakieś płytki od tego piecyka. On musiał być ogromny. Tutaj mamy następną część. Tu kolejną. Musiał być naprawdę, naprawdę wysoki i piękny. Emblematy po beczkach do piwa. Więc to też był chyba jakiś magazyn, składzik. Zobaczcie, jak mrocznie, jaka architektura. Jakbym w jakimś tunelu był. Już mi się podoba, a wygląd z zewnątrz tego budynku, w sensie budynek wyglądał na dużo większy niż się można tego spodziewać. Więc zobaczycie, sobie to zaraz pójdziemy na kolejne piętra. Piętro, gdyż jest jeszcze jedno. Zostawiamy wszystko tak, jak stoi. O! Nie dość, że jestem świeżo po skręceniu kostki. Żyję, ale już bym nie żył. Dobra, przyjdziemy sobie do was do góry. Nie będę już tutaj grzebał. Więc widzimy się na schodach. Tak jak mówiłem, zobaczcie schody drewniane. Pewnie kiedyś były wyszlifowane i to wszystko pięknie wyglądało. Teraz już to zjada kornik. Nie no, dom musi być raczej długo opuszczony. Pierwszy pokój po prawej stronie, stara waga. Oj, ten smród. Szkoda, że nie wziąłem sobie maseczki. Wilgoć, zapadający się dach. Zjadł to wszystko czas. Zobaczcie. Zachowało się tutaj kilka ładnych, naprawdę ładnych rzeczy. Tutaj lepiej nie stawać, podłoga jest mokra, podgnita. W każdej chwili można spaść na dół. Ząbek czasu to wszystko ugryzł. Tutaj przed chwilą była Klaudia z Jarkiem. Widzę, że się nie boją. Co tutaj jest w tych kartonach? Rolki, paragony. Jesteśmy na tym piętrze. Przed chwilką oglądaliśmy na dole piec. Tutaj również podłoga w kiepskim stanie. Co to jest? Taka plandeka, dosyć stara, jakieś krzesło. Leżak, może coś w ten desen. Możecie zobaczyć, jak ktoś sobie tutaj fajnie to rozkminił. To jest podstawa od maszyny szwalniczej. I ktoś sobie zrobił po prostu z tego stolik. Tutaj widzimy następne Singer. To również były maszyny szwalnicze. Zerknijmy, jaki mamy widok przez okno. Widać, że tędy przez to okno ktoś wbijał przed nami. Tutaj mamy takie wzgórze. Zanim było widać dwie takie mroczne skały. Później tam pójdziemy. Pokażę wam, jak to wygląda. Jakieś części od samochodu. Wyglądają na stare Mercedes. Ułożymy na miejsce. Idziemy urbexować dalej. Klaudia z Jarkiem nam uciekli. On się wstydzi. Klaudia chyba też. Dawno nie była na wideo. Stoi jak na wino? Tak mi się wydaje. Możecie mnie poprawić, ale tak, tak, bo tutaj mamy miejsce na główki, na szyjki od butelek. Jak u was? Jest ciekawie? A po której stronie? Lewa, prawa? Tutaj. Wow, jakieś zdjęcie widzę. Siednica, stary fotograf. No, mega znajdka. I kostka, zobaczymy. Super. Super, widzę, że Jarek już się nie wstydzi. Czego ty się wstydzisz? Wow, jakie meble.
stare porządne szafy, stara nie? Stara szafa, jakie okucia fajne. No, okucia piękne, ale te zdobienie, nie? Mega. O, jakieś dokumenty jeszcze ktoś zostawił. Masakra. To jakiś piecyk. Elektro, tak, piecyk. 220 V, ale fajny taki kaflaczek. To jakaś witrynka szklana. O, kolejne zdjęcia. Co tu jest? Ja pierdzielę. Co? Wygląda jakby się powiesił. A jakby go powiesili, no zobaczcie. Ty no. Zobacz, jakby był powieszony. Masakra, nie? Na pniu stoi. Co tu się działo? Ja pierdzielę, no. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś rodzinne zdjęcie. Ten to wygląda jak z Peaky, Blinders, Arthur. Nie znam niemieckiego, nie będę udawał. Komoda kolejna. Mnóstwo rzeczy jeszcze. Tak jak mówiłem, się tutaj zachowało. Taka piękna lampa. Ten pokój jest chyba najmniej mroczny, ale i tak ma taki swój klimat, nie? Taki trochę psycho. Dobra, idziemy do kolejnych pomieszczeń. Gdzie byłem, a gdzie nie byłem. Jeszcze kolejny pokój. Porywacz zapalniczek. Jakie fajne krzesełko. I te łóżka. One to mi przypominają takie stare filmy. Z lat 80. Nawet wcześniej. Stare takie psychologiczne zazwyczaj. Gdzieś ktoś tam leży w łóżku i w starym pokoju. No mega. Naprawdę. Idziemy. Przejdziemy dalej. Wow, co tu jest? Tyle kaset? Płyty. Są płyty? Jakiś obraz. Wala się po podłodze. Kolejny. Znowu szafa ze szklaną witryną. Szkoda, że pęknięta. Hannibal. Uwielbiam. Właśnie to w sumie pasuje, nie? Do takiej chaty Hannibala. Naprawdę. Więzień. A to widzę, że to są normalnie po polsku, z polskim lektorem. Ktoś chyba prowadził jakąś wypożyczalnię, tak to wygląda. Albo zamknął wypożyczalnię i przeniósł wszystko tutaj. Wow, jakie wielkie pomieszczenie. Muszę uważać znowu na podłogę. A tutaj mnóstwo kaset. Zobaczcie. Ile tu jest kaset. To już są kasety, a nie płyty. Kurczę, nie chciałbym po tym deptać. To wszystko tutaj po prostu niższe, a to są takie, takie pamiątki. Sztuczna inteligencja na kasecie. Sekta druga. Kurde. O co tu chodzi? Kolejna podstawa od maszyny. Przepraszam, jestem trochę zachrypnięty. Przejdźmy. Wow, tu kolejne kasety. Ktoś musiał mieć wypożyczalnię. Może zamknął? Tam kolejna podstawa od maszyny. Ile tego jest? Stare komputery. Zajrzyjmy, co się znajduje w walizce. Kasa fiskalna. To chyba kolejna łóżka. Teraz to zrobię wstawkę.
No nie wiem jak dla was, ale mi to naprawdę wygląda na taką chatę Hannibala, który nagrywał po prostu filmy na kasety, jak mordował ludzi. Brzmi jak psycho, wiem, ale tutaj się tak czuję. Ten klimat tutaj, kurczę, jeszcze jakby to było wieczorem, powiem wam, że byłoby obłędne. Idziemy dalej. Chyba już przeszliśmy całe piętro. Został nam tylko strych. Uważajcie na podłogę, bo widziałem, że nie wygląda za fajnie. Pajęczyny to jest to, co kocham najbardziej. Pająki, ta nienawidzę. Komin, piec. Komin. O, podłoga się wali. Tutaj tylko okno. Nie ma czego pokazywać zbytnio. Tam nie przyjdziemy, podłoga zjedzona kompletnie. Ostrożnie. Tutaj mamy to mroczne pomieszczenie, gdzie Hannibal mordował ludzi. Ul? Gdzie? Tam. Wielkie szerszenie. Plastry leżą. Szerszenie. A jesteś pewna, że ich już nie ma? Jeszcze żyjemy. No, faktycznie. Zobaczmy, co tutaj. Książki. Książki i kasety. Kolejne łóżko. To mi wygląda na jakąś starą agroturystykę. Zajazd. W ten desen. O, ale fajne, no. Zjednoczenie gospodarki rybnej. Drewniane. Fajne. Jarecki sprawdza książki. 1941. Kurczę, wszystko po niemiecku. No. Chyba nie dla nas. Ale takim gotykiem jeszcze pisane. Wow. Ciekawe, co to za miejsce. Alpy? Coś takiego? Bergen. Klaudia będzie wiedziała. U nas raczej takich szczytów to nie ma. No nie, nie. No. Raczej na pewno. Dobra, ja sobie idę zrobić jeszcze kilka ujęć. Wow. A wy sobie oglądajcie. Cześć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mega mroczna chata. Bardzo fajne wyposażenie. Dzięki Jarecki, że z nami byłeś. Dzięki Klaudia. Fajne, że z nami jesteście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o jakiejś subskrypcji, jakiejś łapce. Do zobaczenia. Serwus.